20 lipca. Wiadomości z Ukrainy. Drony uderzyły w lotnisko wojskowe w obwodzie rostowskim w Federacji Rosyjskiej. Zeszłej nocy drony szturmowe zaatakowały lotnisko wojskowe w pobliżu miasta Millerowo w obwodzie rostowskim w Rosji, około półtora kilometra od najbliższego odcinka linii frontu, gdzie miało to wpływ na wiele różnych urządzeń. Poinformowali o tym w przyjacielski sposób okoliczni mieszkańcy. Publikując nagrane filmy na portalach społecznościowych i wskazując, że słyszeli około 20 eksplozji w rejonie lotniska, po bliskich składów ropy i wsi do Dolotinka. Jest oczywiste, że część eksplozji jest efektem obrony przeciwlotniczej rosyjskich okupantów. Niektóre klipy pokazują sam atak w środku nocy. Bardziej pouczające zdjęcia wykonano już rano. Widoczne są dwa oddzielne miejsca silnych pożarów z gęstym czarnym dymem. Słychać, jak miejscowi tłumaczą, że chodzi w szczególności o palenie składów paliwa na lotnisku i najprawdopodobniej innego sprzętu wojskowego. W Rosji zaginął helikopter z pracownikami Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Helikopter Robinson R. jest poszukiwany w Rosyjskiej Republice Jakucji. Helikopter zniknął po włączeniu latarni awaryjnej w dzielnicy Aldan. Na pokładzie są przedstawiciele Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Trwają poszukiwania helikoptera i czekistów. Prokuratura Transportu Wschodnio-Syberyjskiego Federacji Rosyjskiej potwierdziła fakt odnalezienia helikoptera. Według źródła lokalnego dziennika kanzaka Day na pokładzie znajduje się pilot i trzech pracowników służby federalnej. Wczoraj w nocy, 80 km od osady Czagda, włączyła się latarnia awaryjna e Samolotu Robinson. Helikopter wykonywał niezarejestrowany lot w obwodzie ałdańskim. Nie kontaktują się, stwierdził rozmówca publikacji. Pracownicy regionalnej bazy poszukiwawczo-ratowniczej Jakucka udali się na poszukiwania z lotniska MAGAN pod Jakuckiem. Odległość do włączonej latarni morskiej wynosi około 440 km. W poszukiwaniach biorą udział samoloty Polar Airlines. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu helikopter przewożący prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego miał twarde lądowanie. W ciągu jednego dnia okazało się, że jest uszkodzony. Prezydent kraju zmarł. Do katastrofy lotniczej doszło w pobliżu miasta Dżholfa, które leży na granicy z Azerbejdżanem, około 600 kilometrów na północny zachód od stolicy Iranu Teheranu. Iran wykorzystuje w kraju różnego rodzaju helikoptery, jednak międzynarodowe sankcje utrudniają zdobycie do nich części zamiennych. Jego siły powietrzne zostały również w dużej mierze utworzone przed rewolucją islamską 79. Radioaktywna chmura z elektrowni jądrowej w Rostowie przemieszcza się w głąb Rosji. Dwa dni z rzędu w południowo-zachodniej Rosji, w tym w nadmorskim Kurorcie, trwają przerwy w dostawie prądu na dużą skalę. Są porównywalne z Ukraińcami, choć rosyjska infrastruktura energetyczna w przeciwieństwie do ukraińskiej nie została zniszczona przez ataki rakietowe. Również ostatniej nocy, z powodu ciągłych skoków, napięcia, przeciążenia lub z innych powodów, doszło do licznych wypadków i pożarów w obiektach energetycznych w Bajsku, Jejsk, okupowanej Jałcie itp. Tymczasem niektóre źródła podają, że dwa dni temu w elektrowni jądrowej w Rostowie doszło do poważnej awarii, w wyniku której do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych. I wydaje się, że ta chmura przemieszcza się teraz w głąb Rosji do Saratowa. O awarii w elektrowni jądrowej pisały rosyjskie media. Powiedzieli, że jednostka napędowa została wyłączona z powodu awarii. Oczywiście informacja o emisji promieniowania. Wymaga alternatywnego potwierdzenia. Jasne jest jednak, że głównych przerw w dostawie prądu w południowo-zachodniej Rosji nie można wytłumaczyć upałami, wydobywaniem kryptowalut, wersja Putina, ani skromnymi atakami ukraińskich dronów. Najeźdźcy ruszyli do Ugledaru od wschodu. Okupanci rosyjscy posuwali się w kierunku wsi Wodjane w obwodzie donieckim w kierunku Kurachowskim. Skrzyżowanie dawnych kierunków Maryńskiego i Wugledarskiego. Poinformował o tym dziś ukraiński obrońca prowadzący kanał na Telegramie Co jest na froncie. Potwierdza to autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu, a jednocześnie zespół ekspertów wojskowych Deep State. Na mapie czerwoną strzałką wstępnie zaznaczyliśmy miejsce... W którym szara strefa aktywnych walk przesunęła się na stronę ukraińską. Warto zaznaczyć, że na tym odcinku frontu w ostatnich miesiącach wróg zdobył duże terytoria. Pocieszające jest to, że praktycznie nie ma na nich osad. Jednak najeźdźcy, nie mogąc zdobyć ugledaru od południa, stopniowo zbliżają się do niego szerokim frontem od wschodu. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.